Marcel, to on. Patrz, jaki garb. Na następnej przerwie Przemek i Marcel z licealnej klasy 3A idą na spotkanie z paserem. Chłopcy chcą jak najszybciej sprzedać znaleziony w szatni laptop i zdobyć w ten sposób dla Przemka pieniądze na romantyczny wyjazd z ukochaną dziewczyną. Kosa, tak? Zamknij mordę. Co jest? Gdzie mi tu wyciągasz to? Pakować dupska do fury, raz. Dawaj. Jest nowiuśki i ma wszystkie bajery. Dobra, biorę. 2000. Dwa? Takie chodzą po 5. A gwarancje, papiery, pudełko, kable. Masz coś do tego? No nie. No to albo dwa koła, albo wyjazd. No dobra, biorę. No, i żeby było jasne. Nie znamy się, jeszcze nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Wyjazd. Dawaj. Aleś bym dogadał. Dwa koła zamiast 5. Co, a ty języka w gębie zapomniałeś? Poza tym, stary, za 2000 możesz mieć takie wakacje. Zabrać ją gdzie chcesz. No, w sumie to mogę ją zabrać gdzieś bliżej, nie wiem, do Pragi. Jakiś hotelik, spacery, imprezy. Ale czat, zabieram Olkę do Pragi i zrobię wszystko, żeby to był najlepszy weekend w jej życiu. Ten laptop to mi normalnie z nieba spadł. Jest Ola, dawaj do Oli. Przemek chce natychmiast porozmawiać z Olą i zaprosić ją na wyjazd. Tymczasem załamana dziewczyna próbuje znaleźć swój zaginiony komputer. Aha. Fak, Ola, dobrze słyszałem, że zgubiłaś komputer? Posiałam nowiutkiego laptopa. Na 100% ktoś go ukradł, bo szukamy po całej szkole i nic nie wie, nie ma go. Tata mnie zabije. Dopiero co mi go kupiła, ja już go zgubiłam. Po co w ogóle brałam go do szkoły? A spokojnie. Nadal szukamy go. Przemek, tej masy byliście rano w szatni, prawda? I widzieliście tam komputer Oli? Okej. Tym razem szukamy na wszystkie miejsce, w których cię bywasz dzisiaj. Dokładnie? Może coś przyłosiliście? Oby, bo ja tam miałam wszystko. Zdjęcia, filmy i prezentacje na polski. Cholera, nie miałem pojęcia, że to komputer Olki. Muszę go odzyskać to jak najszybciej. Ale w farcie nie zacząłem jeszcze wydawać tej kasy, którą za niego dostałem. I ty na pewno nic nie wiedziałeś. Na pewno nic. W klasie nie. Nauczyciel niemieckiego pomaga w poszukiwaniach komputera. Wraz z dziewczyną sprawdził wszystkie miejsca w szkole i podejrzewa, że ktoś go ukradł. Może w toalety nawet. Dobra. Hej, Andrzej. Co się stało? Wiesz co? Uczniowie nie powinni przynosić takie drogie sprzęt do szkoły. To są tylko same kłopoty. Dobrze, ale o co chodzi? Na Ola Pińciak, ona myśli, że jej laptop, nowy laptop jest ukradziony. I co, dzwoniłeś do jej rodziców? Nie, ona sama zadzwoniła. Jej tata chce zgłosić sprawę do policji. No i dobrze. Tym bardziej, że tego laptopa może już nie być w szkole. Idziesz? Andrzej, proszę, popytaj uczniów. Może ktoś widział ten sprzęt. Dobra. Okej. Okay. 18-letni Przemek jest bardzo zdenerwowany i chce jak najszybciej odzyskać komputer Oli. Chce przekonać przyjaciela, by ten ponownie skontaktował go z groźnym paserem. Ten laptop, który opyliliśmy, to był laptop Oli. Jak to Olki? To nie jest śmieszne, debilu. Jest śmieszne, bo w sumie wychodzi, że ten cały romantyczny wyjazd do Pragi to nie zafundujesz ty, tylko twoja piękna Ola. Nie będzie żadnego wyjazdu. No to co chcesz zrobić? Dzwoń do Kosy. Do Kosy chcesz dzwonić? A co mam zrobić? Chodzić po szkole i patrzeć, jak Ola płacze? Dzwoń do Kosy, tylko włącz na głośnik. To nie będzie takie łatwe, ale... Ja wierzę. No co jest? Cześć, tu Marcel, ten od czerwonego laptopa. Czego? Słuchaj, bo mój kolega się trochę rozmyślił i chce go odzyskać. I oczywiście oddać ci całe pieniądze. A niech się zrywa. Ja już mam na niego kupca. Nie dzwoncie do mnie więcej. Ej, stary, dam ci więcej niż ten gość. To szykuj 5 kafli. 5 kafli? Ja nie gotówki mniej. Jak nie, to kąpicie do mojego kolesia. No dobra, niech będzie 5 kafli. No, to widzimy się jutro, o 8:00, pod waszą budą. Skąd ty chcesz wziąć 5000? No właśnie nie wiem. No to po co się zgadzałeś? Ja ci na pewno żadnych pieniędzy nie dam. A co miałem pozwolić, żeby sprzedał komuś innemu?
Kurde, Marcel ma rację. Ja nigdy nie zdobędę takiej kasy na jutro. Cholera, muszę coś wymyślić i odzyskać dla Oli ten komputer. To nie ma żadnej znaczenia, jak byłaś malutka. Zobacz, to jest najstarszy, na nim masz jakieś 2-3 lata. Hmm. Po skończonych lekcjach 14-latki szukają w domu Edyty dokumentów, które potwierdzą, że dziewczyna jest adoptowana. I mojego aktu urodzenia też nie ma, jest tylko mamy, taty i chłopaków. Kurde, Edyta, ty chyba naprawdę jesteś adoptowana. Mówiłam ci, że Sandra to moja prawdziwa mama. Cześć, już jestem. Cześć, dziewczyny. Co tu taki bałagan? Co się stało? Ja ci zadam pytanie, tylko odpowiedz szczerze, no? Dobra? Czy ja jestem adoptowana? Co? No, czy ty i tata jesteście moimi prawdziwymi rodzicami? Tylko oczywiście, że jesteśmy twoimi prawdziwymi rodzicami. Co ty powiadasz? No to gdzie jest mój akt urodzenia? Kochanie, ale musiał się gdzieś zawieruszyć, jak przeprowadzaliśmy się od dziadków. Ale naprawdę nie ma się czym martwić. Jesteś naszym dzieckiem tak jak i chłopcy. No akurat. Edyta, nie pozwalaj sobie. Co ci w ogóle przyszło do głowy z tą adopcją? No może to, że ja w ogóle do was nie pasuję i do tego waszego nudnego życia. Edyta, no chyba żartujesz. Chodź, Linka. Ale gdzie ty się wybierasz? Wychodzę się przewietrzyć. Edyta! Edyta, proszę cię, wracaj! Edyta, co jej strzeliło do głowy z tą adopcją? I dlaczego w ogóle mnie nie słuchała? Ostatnio się w ogóle nie dogadujemy, ja naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Edyta! Mogła wymyślić jakieś lepsze kłamstwo, niż to, że moje dokumenty i zdjęcia zginęły w czasie przeprowadzki. Kurde, Edyta, ta zarąbista babka naprawdę jest swoją mamą. No, ja muszę się z nią spotkać. Może pokaże mi swoje projekty. Albo lepiej, zaprojektuje coś specjalnie dla mnie. Ej, a może nauczyć się, jak to robić? No, wtedy mogłabym z nią pracować i jeździć po świecie i mieszkałabym w Stanach. Kurde, czemu ja nie jestem adoptowana? No, czekaj, zadzwonię do niej. Okej. Okay. Edyta uwierzyła we wszystkie kłamstwa i jest bardzo podekscytowana. Nie zdaje sobie sprawy, że kobieta, którą poznała rano, jest niebezpieczna i może zrobić jej krzywdę. Hej, tu Edyta. Możemy się jutro spotkać? No, przed moją szkołą. Dobra, no to pa. No i jak tam? No, zabiera mnie jutro na zakupy. I to nie do galerii, tylko do najlepszych butików w mieście. Ona jest po prostu genialna. Ej, stary, zwijajmy się stąd. To się źle skończy. Następnego dnia rano Przemek i Marcel z licealnej 3 A idą na spotkanie z paserem. Przemek miał mu przynieść dodatkowe 3000 w zamian za zwrot komputera Oli, ale udało mu się zebrać jedynie 200 zł. Dawaj hajs. Ty, no co jest? Jaja se robicie? Miał być 5 koła. Ej, ale spokojnie, to się dogadamy. No dawaj, za miesiąc będzie zbiera. Jaka rata? To nie było nic mówione o żadnych ratach. Co jest? Hej, co nam się czyje? Proszę pana. Nie żyjecie już. Hej, proszę pana. Znaczy, przerąbamy gnojki. Co to by, Przemek? Nie, co on tego facet chciał ciebie, ha? Nie pomyli nas kiedyś, spokojnie, prawda? To pomyłka była, tak, to... Pomyłka to inaczej wyglądał. Mówcie mi prawdę. Nie, naprawdę, ale niech pan zobaczy. Mamy laptop Oli, znaleźliśmy go. Laptop? Kiedy był? Jak to znaleźliście? Za szkołą, z drugiej strony, pod ławkami. Musiał go tam zostawić. Ale musimy go zanieść, dobra? Coś jest nie tak z tym komputerem. Jak jest to możliwe, że od wczoraj leżał koło tej ławki, nikt go nie zauważył? Ja podejrzewam, że Marcel i Przemek nie powiedzieli mi prawdy. Zdenerwowany Przemek chce jak najszybciej zapomnieć o spotkaniu z paserem i oddać Oli odzyskany komputer. Jest. Chłopie, tym razem załatw to dobrze. Spoko, dzięki. Hej, Ola. Cześć. Słuchaj, zobacz, znalazłem twój komputer. Co? Mój komputer? O rany, skąd ty go masz? Znalazłem go za szkołą, koło ławek. Koło ławek? Ale co on tam robił? Zresztą nieważne, grunt, że mam go z powrotem. Dziękuję. Przeszukałem chyba każdy centymetr tej szkoły. Specjalnie go szukałeś? No dla tak. Mnie? Specjalnie. Lubię, gdy się uśmiechasz. No to ten uśmiech jest specjalnie dla ciebie. To może umówimy się jakoś niebawem? No pewnie. Może na następnej przerwie w bibliotece. Jasne, super. Pa. No pa. Przemek. Tak? Jeszcze raz wielkie dzięki. Jak ja się strasznie cieszę, że mam z powrotem tego laptopa. I w sumie to jestem w szoku, że Przemek tak się przejął, że go zgubiłam, no i że go znalazł.
Nie miałam pojęcia, że z niego jest taki fajny facet. Nie wierzę. W końcu udało mi się jakoś konkretnie zagadać do Olki. Trochę mi głupio, że tak naściemniałem jej z tym laptopem, ale w sumie to nic się nie stało, no nie? Teraz jeszcze niech Kosa odpuści mi tą forsę i wszystko będzie super. Edyta z gimnazjalnej 2D nie może doczekać się spotkania z kobietą, którą poznała dzień wcześniej. Tymczasem chora psychicznie 30-latka szuka okazji, by porwać gimnazjalistkę. Ale co ty tu robisz? Miałaś być po lekcjach? Wiem, ale nie mogłam się już doczekać. Poza tym stwierdziłam, że będziemy miały więcej czasu na nasze wspólne zakupy. Ale w szkole będą się czepiać. A małe wagary jeszcze nikomu nie zaszkodziły. Poza tym chciałam ci pokazać zdjęcia z moich ostatnich podróży. Pomyślałam, że może sobie wybierzesz jakieś miejsce, do którego mogłybyśmy razem pojechać. Nie Naprawdę wiem. Mogłabym? No pewnie, jeśli tylko będziesz chciała. O niczym innym nie marzę. Edyta, przepraszam. Edyta, gdzie ty się wybierasz? Można wiedzieć, kim pani jest i dlaczego pani zabiera Edytę z lekcji? Ja jestem ciotką Edyty. Przyjechałam na parę dni ze Stanów i chciałam spędzić z nią trochę czasu. Ciotką? Przecież Edyta mi wczoraj powiedziała, że pani w ogóle nie zna. To znaczy, pewnie się pomyliłam. To pewnie z tych emocji. Nie widziałyśmy się tyle lat. Jeśli trzeba, to ja jej napiszę jakieś usprawiedliwienie. Nie, ja nie mogę pozwolić, żeby pani zabrała Edytę ze szkoły. Zresztą jej rodzice nie upoważnili nikogo do odbierania jej. No, ale ja chcę pojechać z ciocią. Bez zgody rodziców to jest niemożliwe. No nic, to trudno, to dzwonimy się jakoś, pa. Edyta, chodź. Jolantę Żabińską zaniepokoiło zachowanie uczennicy. Chce natychmiast wyjaśnić, kim jest kobieta, z którą dziewczyna chciała odjechać. Powiedz mi, to jest naprawdę twoja ciocia? No tak. To dlaczego wczoraj okłamałaś mnie, jak cię o nią pytałam? Znaczy, ja się pewnie pomyliłam. To mogę już iść na lekcję? Możesz, ale zdejmij tą bransoletkę. W szkole nie wolno mieć takich rzeczy. Czemu akurat teraz Żaba musiała przyjść do szkoły? Już nie chodzi nawet o te zakupy i zdjęcia. Ja po prostu chciałam pogadać z Sandrą. Lepiej ją poznać.